27 grudnia została wydana wersja 1.1 mapy Fikcyjna Polska w skali 1 do 5, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Community News i witam was po tej dłuższej przerwie od tej serii, ponieważ podjąłem decyzję taką, że akurat do końca tego roku żadnych filmów z Community News nie będzie, jednak postanowiłem, że przy tej informacji akurat zrobię wyjątek, ponieważ pojawiła się dosyć ważna informacja, ponieważ Matamat, autor mapy Fikcyjna Polska, wydał dosyć wcześniej wersję 1.1 dla mapy Fikcyjna Polska w skali 1 do 5. Planowana data premiery była to 5 stycznia następnego roku, jednak, no cóż, Matamat chyba nie ma kalendarza i wydał po prostu wcześniej, jeszcze w tym roku, tą wersję 1.1. No i cóż, postanowiłem, że jednak taka informacja nie może przejść obojętnie bez tutaj nagrania filmu, więc akurat postanowiłem wrócić przynajmniej na ten jeden odcinek do tej serii. Natomiast co z nią będzie, no to zobaczycie w następnym roku. A tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie mowa na temat aktualizacji mapy Fikcyjna Polska w skali 1 do 5 do wersji 1.1 autorstwa Matameta. I oczywiście tutaj mamy cały spis tych nowości, znajdziemy go tutaj na forum Etrax lub też znajdziemy w opisie pod filmem Fikcyjna Polska 1.1 wydana pod filmem Matameta. W opisie tutaj mamy też pełne informacje. Jednak skorzystam z Etraxa, ponieważ jest tutaj wygodniej. No i tak, lista zmian. Oczywiście najważniejsze, czyli pełne dostosowanie mapy pod wersję 1.36. Wielkie dzięki Matamet, że nie muszę czekać do nowego roku, będę miał na czym pograć. Nowe drogi. Fragment drogi wojewódzkiej 137 i też fragment drogi wojewódzkiej 335. Dalszy odcinek drogi krajowej 36 i dalszy odcinek S3. Dochodzą też nowe miejscowości w tej wersji, jak Międzyrzecz, Sierć, Polkowice, przejazdowe nad S3 i Lubin. Został też rozbudowany Poznań, jeśli chodzi o dodatki. Została dodana dedykowana naczepa Biedronki i tutaj opis, jak należy, co zrobić, aby ją zdobyć. Należy wybrać standardową chłodnię, a potem zmienić zawieszenie na dwuosie Biedronka. Nowa muzyka w menu, ciekawa rzecz. I jeszcze oczywiście bugfix, chociaż tutaj mamy napisane, było ich tyle, że nie chce mi się wymieniać, ale zaufajcie, dużo zostało poprawione. No ja ci zaufam akurat. No więc tak się prezentuje ten cały spis nowości, mówiłem też o tym filmie, to jest akurat film zrobiony przez Mobilka, czyli tutaj znajomego Matameta. Został to zrobiony w takiej wersji typowo trailerowej, taki cinematic, coś w tym stylu, podobny jak trailer w sumie Fikcyjnej Polski. Polecam każdemu z osobna go zobaczyć, tutaj nie ma czasu zbytnio. Natomiast przy okazji pokażę wam tą naczepę Biedronki, jak ona się prezentuje. Ona wygląda mniej więcej w taki sposób. Na żółto, ze starym logiem tej Biedronki i z takimi ogórkami. No cóż, bardzo fajny model. Z tego co wiem, wiele osób w tym ja pytało się o nią oczywiście już od dłuższego czasu Matameta. I przy okazji jeszcze znalazłem na Facebooku tą mapę, chociaż nie wiem jaka ona jest tu aktualna czy nie. Na pewno mamy tu wymieniony ten Lubin, Międzyrzecz, Sierć, rozbudowę Poznania. To jest mapa, która już od jakiegoś czasu tam siedzi na fanpage'u Fikcyjnej Polski. No ale jak widać premiera już nie 5 stycznia, tylko 27 grudnia, więc akurat taka fajna, spóźniona, ale z drugiej strony taki wczesny prezent, nie wiem jak to określić, wczesny prezent z okazji nowego roku, czy może spóźniony na święta, może po prostu wczesna niespodzianka przed premierą, nie wiem, w każdym razie ja bym Matametowi kupił kalendarz. Chociaż nie, bo lepiej tak wychodzi, no przynajmniej wcześniej to wszystko jest, więc nie, nie kupujcie mu kalendarzy. I cóż, jeśli chodzi o te informacje, to by było na tyle. Link oczywiście do pobrania znajdziecie pod tym filmem na YouTubie, tu macie link do Etraxa i potem po przejściu dochodzicie do głównego postu tutaj i akurat tu po zalogowaniu macie ten zielony prostokąt, naciskacie na niego i potem przechodzicie do pobierania. I z tego co wiem, chyba nawet tutaj jest poradnik jak pobrać, więc jak coś tutaj macie wszystko już podane. Jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.